Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Godzina Zy, z tej strony niestety Kwiatos i dzisiaj gościmy klan BKP w składzie Pietruch 2005, witaj. Siema. Bambucza 199, cześć. No, siemano. I Adi Dark Moon 19, witam Cię. Siemka. I dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy o Waszym klanie i od razu takie pierwsze pytanko, powiedzcie mi proszę, co oznacza Wasza pełna nazwa i dlaczego wybraliście akurat taką? No, nasza pełna nazwa oznacza Brygada Kawalerii Pancernej, a wybrałem taką nazwę, dlatego że chciałem, skoro jest to gra o czołgach, to żeby miała coś historycznego związane, tak? I była taka 10. Brygada Kawalerii Pancernej polskiej, prawda? I taką właśnie przyjąłem nazwę. No, no i bardzo ładnie. A powiedzcie mi, jakie są wymogi, żeby się do Was dostać, do klanu? To Bambucza nie powiem. No to już takie, jakieś takie drobne wymogi swoje mamy, nie? Tak, żeby coś też osiągać. No to ja myślę, że ile tak? Bo tak około 1400 WN, nie? 1400-1500 WN, nie? Tak aktualnego. Tak, no. No i grywalne czołgi, nie? Żeby... Jakieś preferencje co do wieku? Nie wiem, czy tylko głównie patrzycie na to? Nie. Wieku, nie. Patrzymy na umiejętności, na jakieś... Na charakter człowieka też. Tak, żeby ogólnie ludzie aktywni byli, tak? Żeby no chcieli tak. W klanówkach brać udział, no bo właśnie to o to nam chodzi, nie? Rozumiem. No to tak, to też jest bardzo ważne, żeby była aktywność, no bo puste miejsca to nie są wam do niczego w sumie potrzebne. A powiedzcie mi proszę, jak długo istniejecie? Półtora roku. No to już trochę czasu jest. Klan został założony pod koniec 2018. A jakaś za tym się kryła jakaś taka, powiedzmy, większa idea, to znaczy też nie taka idea, że chcecie zbawiać świat, tylko wiecie, o co mi chodzi, że po prostu dla wspólnego grania, żeby był jakiś fan, czy przypuśćmy stricte pod turnieje, czy jeszcze coś innego było powodem utworzenia tego klanu, jak to tam było? Nie, to jak zakładałem klan, to był taki na początku pod fan. Tam miałem kilku znajomych, to założyłem to w sumie z kuzynem. Ten klan i tam później dobieraliśmy nowych, nie? Cały czas. Po bitwie jakieś szukaliśmy aktywnych. Sorry. Gracze, prawda? No ale z czasem jednak przemieniło się to bardziej tak, że chłopaki chcieli spróbować siły z innymi klanami, to zaczęliśmy grać sparingi. No i tak teraz bardziej to jesteśmy chyba półprofesjonalistami, takie coś można powiedzieć o nas teraz, nie? Bo w sumie weszliśmy do top 10 w Polsce i w top 100 na świecie. No to bardzo ładnie. To ostro idzie się. Te klanówki to tak od niedawna, nie? Od pół roku. Znaczy jeszcze wcześniej kiedyś coś graliśmy, ale tak już tak na poważnie, że chcemy coś osiągnąć, to tak nie wiem, pół roku bym powiedział, nie? Ale cały czas idziemy, też tak powiem, od GCL-a praktycznie, czy GCL-a. Staramy się wygrywać, nie? No to się cieszę, że na razie... A jak wam idą sparingi? Głównie same zwycięstwa, czy od czasu do czasu jakaś porażka się zdarzy? Jak to tam jest? Różnie, nie? Różnie. I są porażki, i zwycięstwa. Gramy z lepszymi klanami, gramy z troszkę słabszymi, nie? Ale w miarę dobrze nam idzie, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej to jest taka właśnie moja... No, skład mamy dosyć świeży, nie? Ciągle mamy nabór, nie? Co chwilę nowsi są, nie? Przychodzą. A macie właśnie jakieś limity co do ilości graczy, czy założyliście sobie, że będzie was na przykład, no powiedzmy, 40 i zamykacie rekrutację, czy rekrutacja jest otwarta i do oporu? 40 to zbyt dużo. Tak mi się zdaje, żeby najlepiej jakby nas maksymalnie 30 było, nie? Bo wiadomo, że z tych 30 zawsze będzie, powiedzmy, żeby dobrze jak chociaż 12 osób, bo taki w miarę aktywny cały czas, prawda? Żeby można było w tym poprzebiadać, nie? Bo jak będzie nas 40, to później nawet nie wiadomo na kogo możesz liczyć i tak wszystkich w sumie nie będziesz miał... Nie będziesz znać, nie? Bo to też trzeba te plutony pograć, żeby tak. jak to gra. No i żeby te zgranie jakoś, przetrenować te składy, o kurde, aż kwadrat bije. Żeby jakoś to na te sparingi, na te turnieje być przygotowanym. Dobra, na razie nie pytam was już o nic, bo bitewka się zaczyna rozkręcać. Trzeba się skoncentrować na tym.
Bo widzę, że chyba ciężkie od nich po tamtej stronie są wszystkie. Tak, chyba co. Co tu jest? Usto? Dobra. Ja tutaj teraz z tym mam, jakby mi ktoś tutaj pomógł lekko, to fajnie by było. To 9, 5, 6. Ja właśnie tam się do was już kieruję. Spróbuję coś tam pomóc zaraz. Mhm. O, ładnie. Linią 1 wszyscy poszli praktycznie. Dobra, od nas tutaj kroją esetę. Dobrze, że kapa nie ma, to przynajmniej nam nie zrobią. No, może by właśnie kapowaliby nas zaraz pewnie. Tak, no bo to efekt długodystansowca, to no, nawet byśmy nie zdążyli postrzelać dobrze. Wczoraj miałem taką bitwę, która skończyła się wynikiem 2-2. Kurde, to ja już takich też kilka miałem. Raz miałem 0-0, nie? 2 minuty bitwy już. No, no. Skrzynka się sama nie zdobędzie. Nie wiem, co ci ludzie tam tak myślą, bo ja osobiście to wolę, wiesz, postrzelać, nawet przegrać. No tak, no. Zrobić jakiś wynik, jakiś damage, no, żeby coś z tego było, a nie tam takie... To jest za radość, jak wjedziesz na kapa po minucie bitwy i... Tak, jeżdżenie dla jeżdżenia. Nie o to w tej grze chodzi chyba. Dobra. Chorobę jakąś trzeba by było tak nazwać, efekt długodystansowca. O. Mam nadzieję, że za jakiś czas odstąpią od tego, bo... No, bo to ile to chyba z miesiąc ponad, czy dwa nas będzie. Tak, to już przestaje być nawet zabawne, bo swojego czasu to już tak śmieszyło, ale to już... 150 golda, no to kurde. No, wszyscy patrzą na to, nie, aby to nie wiedząc, co to było. Tak. O, stockade. Głupi strzał. Dobra, stockade się chyba wystrzelał. Może się uda to wygrać, nie? Powinniśmy to wygrać. Na razie się zapowiada obiecująco. Dobra, poszedł. Stockade też już jest na hita, co im tu jeszcze zostało? Patriot. Stockade chyba w ogóle jest pusty, wydaje mi się, że trzy pestki poszły. Dobra. Sherry też jest na hita, nie? Gdzieś się tym czai. To wygrana. Okej. No jeszcze gdzieś jest lajcik. No i powiem wam, nieprzyzwyczajony jestem, jak pierwsza bitwa jest wygrana. Z reguły to zawsze jak robię materiał, to jest srogi łomot. No ale to mnie cieszy, że została pasta przełamana. Dobra. To jeszcze tego lajciarza dorwać. Będziemy mieli porobione. Już kwadrata raczej nie uratujemy. Chyba, no że sam się obroni. No raczej nie. No właśnie, chyba będzie pierwszy, nie możecie go dorwać. Odbił. Ja cię więc. Znowu odbił. Dobra, teraz poszedł elegancko. No i dobra. Fajnie zaczęliśmy, oby to się utrzymało. Dobra, panowie. A teraz mam dla was kolejne pytanko, bo już tutaj pierwsze zwycięstwo, trochę człowiek rozochocony. Dlaczego zdecydowaliście się utworzyć klan? W sumie byłem wcześniej w dwóch klanach. Byłem w PLH, w Akademii, jak zacząłem w ogóle przygodę. Złote, nie wiem, tylko trafiłem w takim momencie, że to jakby się dosypało, prawda? Byłem tam ile, może miesiąc, dwa, później tak grałem sam, a że zaczęło takie nudne być samemu granie, to poszukałem sobie jakiegoś polskiego klanu, tak na chybi trafił i dołączyłem do Scyzo. Klanu chyba już nie ma nawet teraz, nie? Scyzo chyba nie ma, tak.
to już nie ma. Kiedyś byli tak chłopaccy, tacy ten, niedzielni gracze głównie no, to byli, tak, prawda? My tam graliśmy sobie, ale tam też było kilku takich chętnych na sparingi, to dostaliśmy kilka razy łomot lepszy od siebie i zniechęcili się, nie? A ja dalej byłem chciałem grać jednak rywalizować z innymi, uczyć się więcej, nie? Bo przy takich sparingach to więcej człowiek się nauczy nawet niż w danym domu, prawda? Tak, tak, tak. Jakieś miejscówki, taktyki, może to co masz w sparingu też możesz wykorzystać w danym domu, prawda? Bo to dużo tak nie odbiega. Wiadomo. Czyli to po prostu taki głód walki był i chęć takiego zmierzenia się z lepszymi i żeby się rozwijać cały czas, a nie tylko takie granie dla zabawy, granie dla relaksu. Takie szukanie wyzwania, można by powiedzieć. Dobrze rozumiem? Tak mówisz, nie? Mhm. A jeszcze się taką rzecz chciałem spytać. Jak już rozmawiamy właśnie o... Zaczęliśmy wcześniej o długodystansowcu, trochę też zmienię kolejność. Zawsze wszystkich pytam o to, bo każdy z nas narzeka na WOTA, na graczy, na długodystansowca, na eventy, na brak eventów. Jak długo gracie w WOTA? Ja gram chyba... Będzie czwarty rok. Czwarty rok, ale miałem rok przerwy. Tam grałem parę miesięcy, tak dla zabawy, później odpuściłem sobie, grałem w inne gry i znów wróciłem do WOTA i mnie wciągło totalnie, nie? I teraz praktycznie od 3 lat prawie gram tylko w tą jedną grę cały czas. A wy panowie? Ja tak samo nie więcej, nie? Ja tak samo. Ale odpalam z innego, nie? Też gram praktycznie tylko w WOTA, nie? A też gram już teraz czwarty rok też mija, nie? No to staż macie ładny. Ja mam z drugiej strony coś takiego, 2,5 roku, przez pół roku przerwę miałem i teraz już też właśnie tak, już chyba dobre półtorej roku cały czas to gram. Ja ogólnie jak jakąś grę zacznę, to tak cały czas z nią gram, dopóki mi się nie znudzi. Nie lubię tak sobie przemieniać gry raz w tą, głównie jak już mam taką jedną, to cały czas z nią gram. Nie? No i półtorej roku myślę, że tak chyba będzie, tak jak już gram tak na dobre. Nie? Ale powiem wam, że to jest ciekawe, że ta gra się nie nudzi, bo tak, czołgi mamy praktycznie te same, mapy w kółko praktycznie są te same, ale każda bitwa inna, nie? I to jest jednak, to nieraz jest taka totalnie do dupy, a nieraz się trafi taka perełka, że wynik jest epicki i ma się chęć, kurczę, żeby częściej tak było i więcej. A pytałem dlatego, że chciałem się was spytać, co was najbardziej denerwuje właśnie w tej grze? No to tak, pierwsze kamperzy w S100 na rok mapy. O, to jest symbol, to jest symbol. To już tak. Po drugie, no to tak jak te mówiliśmy, ten długodystansowiec, nie? Bo kurczę, to co jednak tym ludziom odwala na tym punkcie, no to jest kurde masakra, nie? No niestety. Mnie najbardziej wkurzają to są ludzie, którzy, wiesz, grają sobie w tą grę, bo tak, nie? Gadają, że grają dla fanu, ale... Totalnie, wiesz, nie chcą się tej gry nauczyć, nie? Wyjeżdżają, oddają jednego strzała, giną, nie? No i przez to psują grę inną, nie? Właśnie. No to też prawda. A to, słuchajcie, właśnie jak poruszyliśmy tą kwestię, jakie jest wasze zdanie na temat tych eventów? Co teraz między innymi można było dostać tą premkę 9, 10? Co wy o tym sądzicie? Jako gracze z dłuższym stażem? Według mnie to ten, zbyt łatwo, nie? Dają te czołgi. No, powinien dać więcej zaangażowania. Pod 150 to wiesz, no każdy głupi zbije. Razy dwa wystarczy sobie zbijać dzienne, no i wiesz, 2 tygodnie na spokojnie się wyrobisz. Tak, a tym bardziej, że tyle czasu, że nie trzeba się jakoś specjalnie nawet wysilać, żeby z tym zdążyć. No i też pojawia się sporo teraz graczy na tym T9, 5, 6, którzy no niekoniecznie wiedzą. Tak, że... Tak, no, tak jak na te szóstki jeszcze, to te eventy takie łatwe mogą być, no to jednak dychę zdobyć tak łatwiutko, jak każdy pomidorek może nawet go zdobyć, no to tak już potem troszkę to ten balans psuje, nie? Tak. To jednak jak samemu dojdziesz do 10, no to się dużo nauczysz też, nie? A tutaj gość, który, nie wiem, może mieć maksymalnie 5 tier, a tu dychę dostanie w evencie i jeszcze weź teraz grać w drużynie, nie? Tak, tak, tym bardziej, że balans w tej grze jest taki raczej... umowny, wydaje mi się, ale to moje zdanie. Lecę, mamy. Daj to. Już też się cofam. Aj, Manticore był, nie trafiłem. Ja ogólnie bym tak... Ja wiem, że oni chcą graczy w ten sposób przyciągnąć, bo ja mam wrażenie, że w tą grę już coraz więcej osób odchodzi od niej, nie? Ale no jednak ja bym chciał, żeby to tak zrobili troszkę może trudniejsze te eventy,
żeby, bo teraz się liczy głównie to, ile kto spędzi przed konsolą, nie? Tak, 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 jak ten czas poświęcony na granie. A jednak mogliby to tak, jak to jest na PC-cie, bo tam troszkę się orientuję. Te filmy jakieś tam oglądam, nie? To tam są te misje na tą ebolę, czy ten, to jest tak. No, trudniejsze, tak? Tam trzeba jednak umiejętności. No chciałbym, żeby tutaj było tak, że chociaż trochę, żeby się umiejętności liczyły, a nie tylko kto ile godzin gra, nie? No bo na PC-cie, z tego co tam też nieraz zerknę, no to taką 2.79, to jest czołg, można by powiedzieć, że w pewien sposób, no może nie do końca prestiżowy, ale na pewno nie jest powszechny, tak jak u nas, że dużo tego jeździ. Trzeba mieć i spory garaż, i spore umiejętności. Tak. A u nas to po prostu wystarczy tam grać i tyle. I wystarczy grać. I nic więcej. Dobra, widzę, że szybka bitewka będzie. Już się po naszych przetoczą, to poczekamy do końca. A ja w międzyczasie wam zadam takie jeszcze chciałem się podpytać. Powiedzcie mi, co wy tutaj cały czas robicie w tym wocie, jak wszyscy tak na niego narzekamy? Dlaczego nadal w to gracie? Raczej odpowiedź jest standardowa, tak jak u każdego chyba, nie? Dla ludzi. No właśnie. To trzyma tylko? Znaczy może nie tylko, nie? No bo sama gra, no też się... Że się nie nudzi, nie? No, to prawda. Tak jak na początku. A też nie mam dużej ilości bitew, nie mam ile tam, 12 tysięcy, no dla jednych to jest dużo, a dla drugich to jest nic, nie? No jednak może jakbym miał więcej bitew, to by się bardziej nudziło, a tak to jest jakoś mnie ta gra nie zniechęciła, nie? Tak, żeby z nią skończyć grać. No to też jest ważne. Które chcę zdobyć, nie? No, na przykład matkowanie czołgów, nie? Może są też tacy, co lubią mieć na każdym czołgu matkę, wszystkie trzy, nie? Bitew. No tak. Poświęcić czasu, nie? Czy emki na każdym wbijane, nie? No tak, tym bardziej, jestem, że tych maszyn jest kilkaset już chyba, z tego co pamiętam, to jest co robić, jest co robić, jest przy czym dłubać. O, a przy okazji właśnie, bo teraz przyszło mi do głowy, co sądzicie o nowej linii tych lightów brytyjskich? Bo to świeża sprawa, to się was od razu podpytam o waszą opinię. Ja zacznę jako pierwszy, więc nie wypowiem się, bo lightami nie gram. No ja jako lajciarz bardziej, nie, w klanie, to ja ich raczej nie będę robił póki co, nie. Jakoś ten Manticore do mnie nie przemawia, nie. To działo jest spoko, ale za długo ładuje, zresztą... Jakoś brytole mnie, patrząc na tą wersję komputerową, nie, jakoś do mnie nie przemówiły, nie, i wątpię, żeby na konsoli było inaczej, nie. No podobno na PC-cie to wcale jakieś też rewelacyjne nie są, z tego co tam opinie też innych graczy słyszałem. I tak się zastanawiam, czy w ogóle wprowadzenie tej linii czołgów lekkich do Brytyjczyków było tak naprawdę potrzebne, bo ani jakoś nikt specjalnie o to chyba nie zabiegał. Ja lajciarzem też nie jestem, grać lightami nie umiem i właśnie byłem ciekaw waszej opinii w tym temacie. A z tego co widzę, to... Przygarnął, nie? Ja lighty ogólnie bardzo lubię i są fajne, lubię lightami grać, no ale czy mnie jakoś tak nie przekonały mnie te czołgi, nie? Nie robię ich, ale jakoś nie wydają się takie wykokszone bardzo. Nie mają bardzo. Nic takiego specjalnego, nie? Tak, takie trochę takie nijakie się wydają. Przy tych innych liniach, tych innych nacjach, to one są takie właśnie jakieś lekko bez wyrazu, no ale to jest... Swoją opinię buduję na zasłyszanych, że tak powiem, opiniach. Ja nie grałem nimi, więc też nie chcę się odnosić do tego. Chciałem was się jeszcze teraz jedną rzecz podpytać. Istniejecie już półtora roku. Czy byście byli w stanie wskazać mi jakieś takie cechy charakterystyczne tylko i wyłącznie dla was? Czy jest coś, co was wyróżnia na tle innych klanów? Co byście mi tutaj powiedzieli? Ciężko będzie. Trudno powiedzieć. Powiedz, dziewczyny w klanie nie mamy, nie? Więc no ciężko będzie. No to nie akurat wiem. Nie wiem, kurde, jak coś nas
wydłużnia, to ciężko powiedzieć. No to najtrudniejsze pytanie. No, no właśnie, po to jest. Tak je przygotowałem. Spoko, nie musicie ten, nie musicie odpowiadać, luzik. Nie, no jakoś mi tak nic do głowy nie przychodzi, nie? Spoko, nie ma problemu. Wiem, bo to jest nieraz... Mamy fajnych graczy. Tak, jak spada klanów też. Czy jedyne co to może być takie, to, że jak gramy w plutonach, to jeden za wszyscy, wszyscy za jednego, tak? Że zasłaniamy się cały czas. Gramy wspólnie. Jak jeden wyjeżdża głupio, to drugi raz go zasłania, nie? Aha. Jak, to znaczy... jak ma zginąć jeden, to zginą wszyscy zaraz, nie? Bo to takie właśnie mamy te, nie? Tak od początku tak było, że chłopacy byli, to tak pomagali sobie cały czas, nie? Tak został praktycznie tutaj. No to się ceni. My mamy podobnie, tylko że my jeden drugiemu wjeżdża w linię strzału, nie? Jest troszeczkę zbliżone, ale nie do końca. Dobra, widzę, że ten Barczat jeszcze tutaj ostro walczy. O, już go chyba porobią. To zaraz sobie pykniemy kolejną bitewkę. Niech go tylko tutaj skończą. Ale dobry jest na tym Barczacie, kurczę. Trochę ich tu poszarpał. Już pięciu ubił. No ładnie, ładnie poszło. O, już nie dał rady. Dobra, idziemy do garażu. Polecimy sobie następną bitewkę. Ile dziennie czasu tak mniej więcej poświęcacie na tą grę? No będzie parę godzin. No. Zależy kiedy, bo czasem mam taki tydzień, że w ogóle nie gram, a czasem mam taki tydzień, że codziennie gram po parę godzin. No. To u mnie natomiast jest tak, że powiedzmy ten... Od poniedziałku do czwartku gram półtorej do dwóch godzin, tak mam czas. Od piątku, jak zacznę od 10 wieczorem, to gram do upadłego, w sobotę rano wstaję, gram ile wlezie, w niedzielę gram ile wlezie, nie? rozumiem. Mam podobnie, że w tygodniu to tak bardziej z partyzanta, jak przychodzi weekend, no to noc, to jest ta pora i wtedy można w spokoju zebrać ekipę i ruszyć właśnie na front. No u mnie to tak... Mam uczę mikrofon. Przepraszam. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Nieraz zawsze jakieś problemy techniczne muszą być po drodze. To jest, wiecie, standard. No jak problem z tymi słuchawkami, ale dobra, to się wytnie, nie? Ja mówię. To jak mówiłeś, no z całego materiału cię wycinać. No. No u mnie mało, kiedyś grałem po dwie godzinki, no ale teraz tak troszkę, widzisz, się zaczęła. Zanim było wakacje, teraz tak można powiedzieć, że troszkę więcej gram, nie? Prawie na to. Nadrabiasz zaległości. Dokładnie. Dobra. Overlord, mamy szturm. No ciekawe, jak nam teraz pójdzie. W poprzedniej bitwie nic nie zrobiłem, to może teraz się trochę zrehabilituję. Ja też nic, jeden strzał tylko miałem chyba. Szybka bitewka była. No i dobra, co my tu mamy, kogo my tu mamy? Obe wupy są po przeciwnej. No to pozdrawiam chłopaków. Zwłaszcza GWS-100, bo pewnie... Będzie zaraz leciał pocisk. A ja chyba pojadę na razie plażą prosto, bo ten czołg... A się ustawi się na tą góreczkę na... Tak, bo ten czołg jest na tyle szybki, że zanim się pod górkę podjedzie, to... Nie ma sensu większego. Będę miał jeszcze jakieś takie problemy z tym mikrofonem, to zaraz mówcie, nie? Jak najszybciej to ten... Spoko. Jest na razie dobrze. Tym się nie przejmuj, to tam zawsze coś się zdarza. Nie zwracaj na to uwagi. Dobra, same lekkie chłopaki jadą, typ piąty, eseta. Mamy we dwóch, tak? Aha, no dobra, zatrzymamy. Na górę pojechałem. Bez sensu ten strzał. Dawaj tu do mnie, nie? Się wycofamy troszkę. Tu lipa będzie zaraz, kilka czołgów tu wyjedzie. O, kwadrat tu przynajmniej bije, to... To jest ten plus. U! Idzie heavy.
Gąska tobie. Dobra. Jeżę. Ja gąskę tu mam zabytę. Kurde, schrzaniłem to. Stanął. Bez natawki będzie go zaraz. Dobra, też mu poprawiłem gęś. No bo teraz gąskę robię. Okej, okay, dobra. Patrz, fałka nas objechała. Skończysz ja tą esetę? Dobra. Ja spróbuję z tą fałką się skleić. Na ciebie się obraca. No i helika mamy z głową, tam stoi. Boi się podjąć. Kręci się tą fałką. Dobra, spróbuję go tu w bok trzasnąć. Pali się. Dobra. To już możemy się obrócić. No to trzeba go skroić jak najszybciej. Jak jest tyle damage'a do wzięcia, to nie ma co się żałować. We mnie. Dobra, na razie nie jest źle, jest 4-2, aha, dobra, RHM-a straciliśmy. A nie, typ piątka to już był na hita. Wiesz co, już chyba będziemy wjeżdżać powoli na górę, nie? Bo zobacz, tam już tą linią 9 zaczynają jechać. Na przykład jakbym grał, nie byłbyś obok mnie, tylko był jakiś obcy gracz, to jak nie ma komunikacji, to prawdopodobnie by nas tu wydrżnęli we dwóch, nie? Bo każdy by szczerze pod siebie tylko. No właśnie, to jest fajne, jak się plutonie. Gra w plutonie, jest ta komunikacja, ta współpraca, to jest zupełnie inaczej, no i też można się i pośmiać, i bo nieraz to są, kurna, kosmiczne akcje. O, uważaj, bo to jest trójka. Trzeba ją może... Na bokiem jest do was. Dobra. Nie interesuje się nami na razie, jest na hita, spróbuję ją skończyć. Dobra. Tu jeszcze jest C95, o cholera. Dobra, i trzeba będzie się zaraz cofać. A gąsko, C95. Dobra, jadę. Kurde, DWP się na mnie rzuciły. A bo to same BWP jeszcze zostały. No to teraz będzie. Dobrze, kolego, wiemy, że na kapa trzeba. Dobrze, wiemy. Że pokazuje, nie? Tak, tak. Ja tutaj od razu w lewo odbijam, tak gdzie stoi ten Chieftain. Przełączę sobie na APCR-y. Dobra, zaraz nie będzie chyba artylerii. Powinno się udać. Kurde, ten 27 nie potrafi arty przebić, nie? Się czaif, kurde, boi się tej arty jak ognia, nie? Jeszcze porobi go ten kwadrat. Może być wierzył. Tak czai. Kurde. Dobra, ja idę w super konia. Spróbuję temu Chieftainowi pomóc. I co, i nie dał rady temu kwadratowi? Nie, nie dał rady. Czy nie, nie. Właśnie go objechał, tego kwadratu. Aha, aha. A nie widać go. Nie widać go, jest sklejony, nie? Aha. Ale jak ten kwadrat go sobie... Dobra, będzie wygrany. Przynajmniej tak, tyle. Dobra. Najcie jeszcze wam przeprowadzę. Dobra, on tu dołem będzie uciekał, to już się. Aj, myślałem, że będzie po linii jechał tutaj prosto. Dobra, ja to nawet nie jadę tam dołem, spróbuję tutaj z górki, może uda się go jeszcze jakoś dorwać.
kto tu został, BWP. To jest 100. Ale on tam chyba na strzał jest, nie? Tak, tak. Został mu 150 hapsa chyba. No to już widzę, tam chłopaki jadą, to... Jak sobie chyba nie poradzi sam. Właśnie patrzę, że ładnie go obija. No i dobra, elegancko. Fajna bitewka. Dynamiczna, szybka. Takie to są przyjemne. Dobra. Zobaczmy wyniki i jedziemy dalej. No i elegancko. Dobra. A powiedzcie mi, panowie, porozmawialiśmy trochę o tych sparingach, o tych turniejach. To przy okazji chciałem się was właśnie podpytać, żebyście wskazali wasze, na chwilę obecną oczywiście, największe osiągnięcie. Co uważacie za wasze największe osiągnięcie na chwilę obecną? W sumie największe osiągnięcie wynikło z największego ten... No. Największe porażki też miał ten GSL. Porażki właśnie, o. Mhm. Największe ten... Bo... To zaczniemy od tyłu, tak? No bo... Dobra, to od największej porażki to, najpierw. No, od porażki zacznijmy, bo to w sumie od tego wyszło później wszystko. Mhm. No to największą porażką było to, że po prostu dziecko mi się urodziło w grudniu i też tak zaniedbałem plan. Tak, nie chodzi o dziecko, nie? Tylko chodzi o plan. Zaniedbałem go i chłopaki sobie sami musieli ten ogarniać i te turnieje wstępne do GCL-a, sparingi, bo ja czasu nie miałem zbytnio. No i tam taka dupka, co była taka zainteresowana tym wszystkim, po prostu odeszła od nas, nie? I w tym BKP u nas zostali tylko ci gracze, co tak sobie grali, o, dla siebie. Ale dobre to było, dobre to było. Nie, dobry wstęp. ładnie to ująłeś, to powiem ci, to jest takie, że już nie pozostawia miejsca nawet na spekulacje, nie? No to już... Nie, no. I zwycięstwem i porażką był ten GCL, który teraz graliśmy, nie? Pomogliśmy się dostać do następnej fazy, nie? Do playoffów, ale no trochę na to brakło. Minimalnie. Dobra, ty no jednego zwycięstwa brakło nam, wiesz? Ale zawsze to zwycięstwo, do tego zwycięstwa brakowało tak błąd, nie? Który przeświadczyła przy całym starciu, nie? I przegrywaliśmy zawsze, nie? Powiem wam tak. Na pierwszy raz no dobrze poszło w tym GCL. No na pierwszy raz. I tym bardziej, że mieliśmy właśnie, tak mówię, składałem klan od nowa cały, nie? Na samego GCL-a. Jak startowaliśmy, to byliśmy tam gdzieś o daleko, tak jak byliśmy najsłabszą drużyną w GCL, nie? A skończyliśmy GCL, to już byliśmy w top 100 w świecie, nie? Więc był szybki progres. Huk tam z największym osiągnięciem, największa porażka, najlepszy opis, jaki miałem do tej pory, także to jest mistrzostwo świata, to naprawdę mi się podobało, ubawiłem się przednio, dobre. Jeszcze ty teraz żonie pokaż, Admin, nie? Ja już właśnie nic nie chciałem mówić, mówię, dobra, już tu nic nie będę sugerował, bo jeszcze będzie słuchać pewnie i będzie miała pytania. Dlaczego akurat taki wybór? Dobra, ja już tam do was. Tak, no najważniejsze to mieć dystans, nie? Do dziecka też. Tak, o! U, teraz to bambucza, strzelasz majkiem. Co mówiłeś? Strzelasz. Zamiast do czołgu do... Mauer Bresier wyjechał ładnie na środeczek. Dobra, może się go uda zrobić. Mamusza, mikrofon. Dobra, poszedł.
O, teraz jest ok. Nie trzeszczy, więc jest ok. Dobra, trzeba ich tu panowie spychać. Jest mały nie problem wiem, z bazą. Się nie dzieje. Sam na bazę. Nie. A to jest tak zawsze złośliwość rzeczy martwych to. Kurczę, ale mi nie idzie ta bitwa. Łaj, tam nie przejmuj się. Mi tam zawsze nie idą i... Dobra. Ja już się na nie oglądam. Ja za dużo nie zrobię, coś tak myślę, nie? Bo już tam jadą. Sporo ich jest. Już jedziemy, ale raczej nie zdążymy dojechać. Widzę, że Leopard Optymista został tutaj. No. Świata lodne to jest ostatnie lot. Tak jest. Kurna, powiem wam, nie grałem za dużo tym Super Conquerorem. Popatrz! Jeszcze nie szczera jest, ale fajna, fajna zabaweczka. Teraz trochę więcej uwagi mu ostatnio poświęciłem. Bo jako przeciwnik jest cholernie trudny i mówię, tym razem trochę nim sobie pogram. Dobra, odpuścili, czyli chcą... Tak naprawdę to nie wiem, co oni chcą teraz zrobić. O, dobra, czwórka jest do nas tyłem, super. Stockade na środku pola, zajebiście. Powiem ci, że też tego super konia robiłem, ale tak jakoś mi się odmieniło i pierwszego chieftaina zrobiłem, nie? A super konia jeszcze idę do niego. Chieftain spoko, a mi najbardziej się z brytyjskich podoba właśnie EV215B, no tak mi leży ten czołg. Najbardziej go właśnie lubię spośród tych trzech maszyn. Wiesz co, może ze względu na to właśnie, że... No bo Superkoń taki wolny jest troszkę, nie? Mi się wydaje. A Chieftain taki bardziej mobilniejszy, no bardziej dynamiczny. Ja lubię takie szybkie czołgi, nie? Ja lubię tak. Tam widzę bitwy, a nie dojeżdżać przez połowę bitwy. Ale super konia zrobię, no. Dziewiątka Conqueror o wiele bardziej przyjemny według mnie. Na pewno bardziej dynamiczny. Aj, niepotrzebny strzał. No zawsze jest rzeszy. No dziewiątka fajna jest. Ostatnio mi się zmarkować udało, ale powiem ci, a, że to dziewiątka. Gratuluję. To po ile musiałeś robić na trzecią? Na trzecią? Wiem, że on tam miał jak na dziewiątkę dużo. Ale i tak to jakoś tak łatwo wpadło, chyba 3700, coś takiego. Ale to jeszcze jak na możliwości tego czołgu, to jeszcze nie tak dużo. No, nie było jakoś tak... Bo jak patrzę nieraz na grupach, jak ludzie wrzucają, jakie wyniki kręcą tymi czołgami, to ja jestem, no nic, nie mogę trafić za daleko. No, 10 tysięcy, nie? No to ja po prostu, no... Jestem pełen podziwu. Ale to też umiejętności umiejętnościami, ale to też i bitewka musi siąść i drużyna musi podpasować. Bo to tak, jest dużo czynników, które wpływają na ostateczny wynik, nie tylko same umiejętności gracza. Dobra, że muszę szybko przejeżdżać. Wyjechałem na środek pola bardzo mądrze. No, może się uda wygrać, będzie 3 z rzędu. Nie no, powinniśmy to wygrać. Dobra, już nie celuję nawet. Kurde, jeszcze nie porobi ham. Dobra. Fart. Dobra, 4 czołgi zostały. Co oni jeszcze mają? Bazę kapować, najlepiej będzie. Tak, dla skrzyneczki. Czego to się nie zrobi dla skrzyneczki? Dobra, ja na razie tutaj sobie posiedzę. Lajna strzała był, nie? Chyba. Tak, tylko właśnie uciekł, nie widzę go teraz. Jest. Dobra, poszedł. No, a jeden już kapuje. Widzisz. Musi boić, że przegramy jeszcze. Tak, bo to wiesz. W końcu nasza przewaga jest niewielka. Jadę na środek, huk nam przynajmniej wyświeca. Dobra. Co tu jeszcze mają? TVPK i Shizela. Shizel gdzieś tutaj siedział po lewo. O, już coś tam jedzie z prawej. TVPK tam jest.
to tego Shizela wypadałoby poszukać. A panowie, powiedzcie mi taką rzecz, mam dla was kolejne pytanie, bo to już i tak bitwa ma się ku końcowi, na razie to takie jeżdżenie bez sensu. Co byście poprawili w tej grze? Co byście zmienili, żeby grało się lepiej, żeby grało się przyjemniej? Jakie zmiany według was? Przede wszystkim tak, żeby WG streamów nie robiło, bo to kurczę... Aż zęby bolą, jak takie... się to ogląda. No, oni nie uczą gry w ogóle, nie? Tak. Początkujący gracze stają się jeszcze gorszymi, jak patrzą na nich. Także to po pierwsze. Po drugie, usunąć kamperski czołg S100, albo znerfić kamuflaż mu, bo to też kurde jest taka maszyna. No, po trzecie, nie wiem, no, z długodystansowca usunąć. Nie? No to tak, by, tak. Bo większy pożytek by był. Element szczęścia, nie, w bocie, że wiesz, zmniejszy troszeczkę ten element RNG, nie? Co do RNG, to ja tak myślę, że jednak jest to taka rzecz, kurczę, której bym nie zmieniał, bo jednak ta różnorodność fajnie jak jest, nie? Co do RNG, to tak wiadomo, czasem się denerwuję na to, ale tam bym nie ruszał za dużo. A ja bym postawił matchmaking, nie? Bo to jest okropne. O, to tak. Jak to fakt. Pluton 4 ósemek trafia na Pluton 4 dych, no to to zagranie jest, nie? Poczekajcie sekundkę, przepraszam, zmienię sobie czołg. Bo tak jeżdżę tylko super koniem, to sobie fała wezmę dla odmiany trochę. A takie mam pytanie, zastanawialiście się kiedyś, czy byście jakieś, nie wiem, jakieś drzewka nowych nacji dodali? Jeśli tak, to mieliście jakieś pomysły na to, kogo byście chcieli, na przykład jaki kraj zobaczyć, jakie czołgi? Myśleliście kiedyś o tym? Wiesz co, ja na nowe drzewka to jestem otwarty, bo to zawsze jest jakaś, no jakaś nowa rzecz, nie? Fajnie, nawet jak inni nie będę robił, no to jednak inni sobie zrobią, fajnie. Tylko żeby tych premek tak dużo nie było, nie? Teraz kurde. Ale co do drzewek, no fajnie jak wprowadzają, nie wiem co bym to swojego wprowadził, no bo na przykład kołowców to ja bym nie chciał tutaj, nie? Ja też no, nie. No jest zbyt OP będą, nie? Bardzo, na pewno zrobię, jak wejdą, ale kurde, no to tak ja widziałem, jak to na PC-cie, kurczę, zepsuło ten balans, że tak powiem, nie? Kurczę, no. Ja bym chciał zwykłe lighty. Zwykłe lighty to w ogóle już tam... Tracą na znaczeniu. Tak, dokładnie. A powiedzcie mi, a jak to jest z kołowcami? Kołowce, bo akurat jeśli chodzi o kołowce, to jestem trochę takim ignorantem. One są tak samo postrzegane jak lighty, bo chodzi mi o to... Czy one są tym samym symbolem? Wiecie, bo czy w grze tak może być tak, że na przykład 4 tak, lighty, 3 tak, tak kołowce, czy... Tak, może być tak. Kołowce jest light po prostu. Rozumiem. Kołowce mają taką samą kategorię jak light, nie? Mają rozumiem. Przywilej, no właśnie o to mi chodziło, bo byłem ciekaw, a tego nie wiedziałem i mówię się przy okazji was podpytam. No jedź tym E75, człowieku, jedź. Wydaje mi się, że nawet mapy mamy trochę za małe jak na kołowce. Na PC-cie jednak chyba są zdecydowanie większe, a tutaj u nas to tak... No może być nieciekawie. No nie wyobrażam sobie losu czołgów takich jak typ 5, Maus, T95 w starciu z takimi właśnie szybkimi maszynami, no bo to jest szybsze jeszcze od lightów, z tego co tak, się tam tak orientowałem. No. Nie mają, nie są mniejsze też, jest małe i szybsze, nie? To jest całkiem będą ciężko no skończyć, że trafić, nie? No to po prostu świetnie. Tam na wprost mamy chyba gdzieś na K4 Leoparda. O, jecie ich tutaj. Siła ich. Dobrze, że nie ma artylerii. Przepraszam. Spróbuję tutaj kogoś pozaczepiać. Kranwagen jest. Dobra, 705 na gęsi. Trochę się schowam.
Ta 705 będzie chciała tutaj koniecznie się przedostać. Dobra, stoi na gęsi. Może da radę. Spróbuję ją jeszcze raz tutaj złapać. Dobra, elegancko. Kurna, stanął za mną jakiś jełop. A, to od nas kolega. Sorry, Arox, ale no... troszeczkę mnie zdenerwowałeś. Nie no, bo wiesz, chcę cofnąć, a tutaj zablokowany jestem i mnie kroją. Też nic przyjemnego. Dobra. Kurczę, nie to. Przeładowuję. Dobra, przynajmniej będzie za czym się schować. Ajajajajaj, już operowałem ostro. Zginę marnie. Spróbuję sobie obrócić właśnie tego. A, mnie trafił, skuban. E75 mnie zdjął. Dobra, przełączę się na was. Szkoda. Przełączyłem się, Adi, właśnie na ciebie. Widzę, że AMX-em grasz. Chciałem się cię... Tak, fajny, ale czy uważasz, że ta zmiana w ogóle z Heavika na Meda miała jakikolwiek sens? Jeśli nie chodzi... sensu, nie wiem, po co to w ogóle tykali, nie? Nudziło mi się chyba. Czysta kosmetyka, przecież tu się nic chyba nie zmieniało, zarówno jeśli chodzi o parametry. Parametry się nie zmieniły, ale sama klasa czołgu średniego daje no chociażby tyle, że ma wtedy lepsze kamo maskowanie w ruchu, nie? Że wtedy mniej traci maskowania w ruchu, ale to chyba tylko jedyna zmiana jest wtedy, nie? Bo heavyki, wiadomo, tracą więcej kamo podczas ruchu, jak się jadą. Mhm. No tak, ale to chyba jedyna właśnie korzyść. No chyba to wygramy. A co tam u chłopaków? Teraz dylemat, co naprawić. Nie jeszcze na piątą. Uważaj, z przodu masz Godzilla. Pietruch, z lewej masz. Dobra, jeszcze Paton na górce. Ale i tak ładnie, 13-4 jak na razie, ładnie bitewka idzie. Tam jeszcze ta Godzilla, tak, Godzilla jeszcze jest, a to na hita już. A nie zabiłem. No i dobra, panowie, bardzo ładnie nam poszło. Przedostatnie pytanie mam dla was. Ulubione 3 pojazdy i dlaczego akurat te? Jakbyście mogli podać swoje typy i je krótko scharakteryzować. Dlaczego akurat takie, a nie inne? Tak, ta pierwsza. No to ja zacznę pierwszy. To będzie tak, beczka dla magazynku i szybkości.
pojazdu, prawda? No i są te APC-y są na Goldzie szybkie też, prawda? Lubię taki czołg, nie? W drugim będzie AMX 5100. Też jest OP8, która potrafi ściągnąć każdą ósemkę na magazynek. No to fakt. To jest fajne. No i co tam jeszcze? A trzeci byłby typ 5 Heavy. On w sumie taki jest kolos, ale on ma te obeki z te działu trolla. Fajne. Tam, czyli ktoś oprócz mnie jeszcze tym gra. No to się cieszę, że ktoś oprócz mnie jeszcze tym gra. Ja też go właśnie fajne lubię. Med wjedzie bokiem, a light za tysiaka wpada ładnie. Nie? Tak. To fakt. Albo machina. O, lubię jak machina tak dostanie w boczek, to wchodzi elegancko. No, powiem ci, że niecodzienny typ wybrałeś, no. Rzadko kto podaje, że lubi tym grać. O, ciekawe konstrukcje. No, ja ogólnie mam takie właśnie Heavy'ka mam, Dzika, 705A, takie topowe czołgi. Mam sobie doby teraz. Widzę, że no, bratnia dusza. To pierwszym będzie Vanguard na pewno. O, pchła. Kamuflaż i ten wielkość tego pojazdu, nie? Wiesz, ciężko go trafić, nie? No i też jest bardzo szybki, 70 na godzinę, no to nie każdy light jedzie. No, to prawda, to prawda. Fajny ma też magazynek. Drugim będzie MX-13 105. Mhm. No to jest praktycznie to samo, tylko że na 10 tierze. I trzeciej myślę, że będzie z obieg 140, nie? Też ta szybkostrzelność robi robotę, nie? I też jest dosyć szybki, nie? Ale stanowczo szybsze pojazdy, nie? Nie grał takimi heavy'kami. Też ciekawe wybory. Bardzo lubię takie, wiesz, szybkie czołgi, nie lubię takich właśnie typów 5, mausów, to tym bym się w ogóle nie odnalazł. Aha. Także, no, nie chyba pierwsze miejsce Batchat 25T. To jest, kurde, maszyna super, nie? To jest właśnie ta dyszka. No, ten co teraz Pietruch gra, nie? Drugi, nie wiem, może... To jest OLT. O, to też jest chyba najlepszy light, nie? Według mnie, 10 tieru. Fajny też jest. No i, kurczę, co tam jeszcze... Po trzecie, no... Też Vanguard fajny jest, ale... No nie wiem, no... Trudno taką top 3 wybrać, nie? Dużo jest fajnych czołgów, no ale z takich top 3 to może chyba też ten Vanguard byłby. Rozumiem. Czyli jednak szybkość i dynamika decydujące u ciebie. Dokładnie. O, spoko. A tak z takich wolniejszych to Conqueror, nie? Fajny jest. No, Conqueror 9 jeszcze nie taki wolny. Dobra. Może tego Conwaya jeszcze dziabnę, bo widzę, że on trochę nie ogarnia. Au. Od kogoś już wyrwałem. Pokarał ktoś. Z prototeków. Tak. Będą na tej górce wszyscy siedzieć, a czwórka się pojawiła. Nie wiem, czy będzie przestrzał na nią. Chyba raczej nie. Dobra, poczekam, nie będę się spieszył. A powiedzcie mi, panowie, teraz mam dla was już ostatnie pytanie. Tą bitewkę gramy jako ostatnią. Chciałem się was podpytać o plany na przyszłość. Chodzi oczywiście o WOTA. Nie pytam tam o sprawy prywatne, tylko o WOTA stricte. No to chciałbym po prostu, jakby klan istniał dalej, tak? Będą ludzie, którzy są chętni do grania, do odbijania się, to jakieś te osiągi w GCL-u albo w Sky'u, nie? Żeby coś tam wygrać. Zaistnieć na arenie międzynarodowej, prawda? To tak jest właśnie, bo w większości klany tak chcą, prawda? Taki cel, żeby coś ugrać. No i też mamy się niedługo połączyć z jednym DKP w jeden klan. Jak oni skończą swoją rozgrywkę w GCL-u, to mamy się połączyć w jeden duży klan, nie? Bo zarówno jak my i oni mamy mały problem z aktywnością, jeżeli chodzi o sparingi, nie? Zawsze jest 7 osób, nie? Czasem ciężko uzbierać skład. A to fajnie. A przy której nazwie zostajecie? Przy swojej, czy jak tam się... To jeszcze jest do opowiadania. Myślę, że te wszystkie rzeczy to tam jeszcze takie do ustalenia są, nie? Bo to też nie jest jeszcze potwierdzone, nie? To jest taka na razie sugestia była, ale mam nadzieję, że może to się uda, nie? No, chłopaki z 1DKP też pozdrawiam serdecznie, fajna ekipa.
Dobra. Tam te 30 jeszcze siedzi z tyłu. Siedzi. Dobra. No to co? To już można ich powoli kończyć. Powiem wam, nie chcę zapeszyć, ale to jest pierwszy materiał, pierwszy klan, z którym mam chyba same zwycięstwa. My przegraliśmy coś dzisiaj, czy nie? A, no to się wytnie tam. Ale naprawdę, idzie nam naprawdę, naprawdę, kurde, elegancko. Aż miło. I ja jakoś nie lamię za bardzo, także aż jestem zaskoczony. Jaćka, dobra. Kurde. Też się tak teraz wkopałem trochę. Nie mam jak ci tam pomóc. Kurde. Spawny praktycznie. Tu gdzieś siedzą dwa te deki i jest Jaćka. Właśnie tej Jaćki się obawiałem. Kurczę, odbił. Nie skończyłem jej. Dobra, poszła do piachu. Jeszcze z WTA off. I z siódmy. Naprzeciw jadą i z siedem, nie? I draugen. Trochę się cofnę, bo jeszcze ten baczcza tutaj się kręci. Kurczę, niech sobie mi się nacisnęło. Kurna, zatrzymał się. Aj, bez sensu ten strzał. Już tego isa? Ty jest, zmęcza się chyba. Ten baczka ci... Kurde. Myślałem, że już ładuje. Ty, że cały magazynek odbiłeś. A ile pestek wystrzelił? Wszystkie poszły? Tak, teraz już ładuje. Dobra, tu będzie uciekał. Do mnie odbił, nie? Jeszcze Iza zdążyłeś dobić. Dobra, widzę go. Nie wiem, gdzie jest Iharta. Już gdzieś się przeniósł. Pewnie na Kaeda stoi. Teraz już tam niszczarka nasza podjeżdża. No, Arta tutaj ostatnio było chyba. Kurna, w gęsi. Sama nie strzała, no. No nie. Znowu krytyczny. Ty, gdzie ona się schowała? Czy tam można wjechać? A, za kurwa się schowała. Dobra, pojechał po naszą artylerię. Jeszcze ją chcę wykończyć. Dobra, trzy pestki jeszcze ma. O, jeszcze go skończyło. Z 1000. A tu jeszcze artyleria została, no i pięknie. To jeszcze po nią trzeba będzie jechać. Myślałem, ty przy 4 heavy podjeżdżę. 1000 HP, raczej ją zdejmę. Wątpię, żeby ta arta poradziła z typem 4 heavy, który ma full HP. Za 2000 przywaliłem. Dobra, no to już... Heavik chyba ogarnie, ale i tak tam jadę, bo... ale czterech też zdjął, także coś tam postrzelał. No ale i tak mam wrażenie, że trochę chyba te Japońce 9 i 10 zostały wzmocnione, bo kiedyś czy ten garnek nawet łatwiej było przebić, a teraz to już ja tak... Ja mam wrażenie, no. Niekoniecznie. I te boki, kurde, jakieś takie mocniejsze. Ostatnio też tłukłem baczatem w bok typa 5 i tylko jedną pestkę z całego magazynku władowałem. Nie wiem, może to po prostu akurat tak RNG siadło. Albo takie RNG... A, to odbijają się.
do DNGZ też. No, mam wrażenie, że jeszcze łatwiej, większych problemów nie mam, no wiadomo, że na Golda trzeba przerzucić raczej, ale z Golda to są dziurawione, nie? Mhm. Jak mi się wydaje. Przynajmniej ja tak mam. Dobra. Typa piątkę kupiłem, przez pół roku w garażu stoję, jeszcze ani jednej bitwy nie zagrałem. A ja nieraz lubię, ja tak nieraz lubię sobie... Włączę tempomat, herbaty sobie zrobię, zapalę sobie, gazetę poczytam i może akurat zdążę dojechać do bitwy i coś zrobić. A nieraz to jest po prostu tak, że już wszyscy się wyleją na ciebie i... Gdzie? Ale się skitrał tą artylerią. No i pięknie. No i wygraliśmy. Super. Bardzo ładnie. No i dobra. Panowie, ja już z mojej strony więcej pytań nie mam. Bardzo wam dziękuję za bardzo przyjemne granie. Fajne bitewki. Dobrze się grało. I z mojej strony to by było na tyle. Więc chodźmy do garażu. Jak na ostatnią bitwę, to też tragedii nie ma. 6,5 tysiąca, nawet fajnie. No, elegancko i najważniejsze. Wyniki były i o to chodzi. Dobra. To jeszcze raz. Dzięki wielkie. Dzisiaj moimi gośćmi był klan BKP w składzie Pietruch 2005, Bambucza 199 i Adi Dark Moon 19. Dzięki wielkie jeszcze raz za to, że zgodziliście się wziąć udział. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za oglądanie. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.